Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, widzę, że Miki idzie już sobie spać, a tu jest jakiś mieszek tajemniczy. Kurczę, zabieram. Superowo. Myślę, że od razu sprawdzimy sobie, ile tutaj mamy złota. Trochę siły mamy za mało, ale by nam się przydała jakaś broń pod zręczność, oczywiście. Sporo mamy pieniędzy i moglibyśmy dzięki temu wykonać zadanie dla Furaxa, ponieważ no, okazuje się, że w sumie nie da się uzbierać i tak tyle pieniędzy i obojętnie do jakiego kupca pójdziemy. Więc w sumie możemy zejść na dół i iść do byle kogo. Niestety, ale pada, więc jest dosyć ciemno i nieprzyjemnie. Dzisiaj, moi drodzy, chciałabym trochę mniej gadać z ludźmi, bo przez ostatni odcinek nie mogłam się w ogóle nagadać z wami. Kompletnie. Nie udało mi się powiedzieć nic. Helen, czy ty handlujesz? Handlujesz. Masz przepisy. Ja już chyba patrzyłam, co ona ma, nie? Dobra, złoty naszyjnik, złoty puchar i srebrny pierścień. I to chyba było to, co mieliśmy sprzedać. Skręty sobie zostawię, kwarcyt piłę, skóra owcy. Pognieciona notatka, skóra wilka. A skąd ja mam tyle skór? Nie mam zielonego pojęcia. Czego chcesz? Twoje kroki brzmią inaczej. Kryje się za nimi siła. Masz przed sobą konkretny cel, prawda? Tak, można tak powiedzieć. Tak myślałem. Na podstawie samych kroków można stwierdzić więcej, niż się ludziom wydaje. Czego potrzebujesz? Jak mówiłem, przywykłam do dobrego alkoholu, a tutaj jestem w stanie wysępić co najwyżej jakąś rozwodnioną wódę. Potrzebuję czegoś porządnego. Ale to kosztuje. Bystryś. A ja jestem spukany. O weź, nie chcę twojej forsy, tylko mojej. Jesteś niewidomy? Ależ ty wszystko wychwytujesz. Co się stało? Piłem na umór i akurat spróbowałem pewnego przepisu, przy którym nie powinienem był wdychać wyziewów. Kiepska sprawa. I co teraz robisz? Chleję tylko gotowe trunki. Chodziło mi bardziej... Wiem, zdaje się na jadłodajnie, bo co innego mi zostało. Czasami pomagam Helen liczyć produkty, więc przy okazji wpada też do mnie jedno dodatkowe jabłko. Ona o tym wie? Hej, może i cię nie widzę, ale słyszę, gdzie jesteś i wciąż potrafię zdrowo przyłożyć. Spokojnie. Po prostu sobie daruj. Tak czy siak, zechcesz mi w ogóle pomóc? Czemu akurat ja? Jak mówiłem, przysłuchiwałem się twoim krokom. Byłeś tu parę razy w ciągu ostatnich kilku dni. Brzmisz na zdeterminowanego. Właśnie kogoś takiego mi potrzeba. Co dokładnie mogę dla ciebie zrobić? Kiedy byłem jeszcze piękny i młody, zawsze spodziewałem się najgorszego. Dlatego też pochowałem kilka rzeczy po całej wyspie, w miejscach, do których nikt by nie zaglądał. Chcę, żebyś przyniósł mi jeden z moich skarbów, mieszek wypełniony monetami. Jeśli się spiszesz, to możesz nawet... Może nawet wyślę cię po resztę. W końcu nie robisz tego za darmo. No dobra, gdzie szukać tego skarbu? Kiedy znajdziesz się przed farmą Karla, udaj się ścieżką po lewej i skręć w prawo przy następnym skrzyżowaniu. Dotrzesz w końcu do jaskini, ale ona cię nie interesuje. Staraj się iść na przełaj, trzymając się formacji skalnej, aż znajdziesz się w końcu przed wejściem do gospody. Twoim celem jest krep, tak się nazywa knajpa. Jeśli nie masz pewności, poczekaj po prostu, aż jeden z gości pójdzie się odlać. Będąc przed wejściem, patrz w prawo. Przy ścianie jest pewien krzak, tam się niektórzy chodzą załatwiać. I właśnie tam zakopałem swój mieszek, oczywiście nie gołymi rękami. Akurat tam? Tak, mówiłem, że mało kto będzie szukał w takim miejscu. Weź kilof i przekop ziemię pod krzepem. Pod krzewem. Powinieneś znaleźć mieszek, jeśli jeszcze nikt się do niego nie dobrał. W końcu minęło już sporo czasu. No dobra. Jak dojść do farmy Karla? Jeśli wyjdziesz północną bramą miasta i pójdziesz ścieżką przez drewniany pomost, miniesz w końcu strażnicę rekrutów. Trzymaj się lewej strony, a na pewno jej nie przeoczysz. Dodatkowo przed wieżą pewien drwal powinien mieć swoje obozowisko. No dobra, nie spodziewałam się, że dostaniemy jeszcze jakiegoś questa. W ogóle mam wrażenie, że jestem zakatarzona. Nie wiem, co o tym sądzicie po moim głosie, ale możliwe, że tak jest.
do Furaxa chciałam się dostać, czyli idziemy do Mentuli. Dzień dobry. I witam serdecznie. Wróciłem. Świetnie, udało się? Tak, oto pieniądze. Już ja sobie wziąłem. Teraz, jeśli chcesz, mogę cię nauczyć, jak otwierać zamki albo poruszać się niepostrzeżenie. O, naucz mnie czegoś. Jasne, co cię interesuje? W sumie obie rzeczy. Akurat mamy punkty. Myślę, że zainwestujemy, bo dzięki temu będziemy mogli więcej zarobić, a na razie nasze umiejętności walki są takie w miarę, plus raczej będziemy się skupiać wokoło miasta i współpracować raczej z innymi ludźmi. Także myślę, że możemy się nauczyć obu rzeczy. Doskonały wybór, pamiętaj, żeby poczekać, aż się ściemni i do dzieła. Doskonały wybór, aż się ściemni i do dzieła, superowo. Wpadaj częściej, dzięki. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Furaxa. Dobra, czyli nasze punkty aktualnie poszły w piździet. Mamy 3 punkty nauki. Ale radzimy sobie nie najgorzej z bronią. Mamy 7%. W teorii jesteśmy zieleni, ale z drugiej strony ja tam sobie radzę całkiem nieźle z tą bronią. Także nie ma co, a tutaj jest sporo rzeczy, które możemy, wiecie, rozwalić. Dobra, z tego szczura oczywiście nic nie ma. Biedny obywatel. W ogóle lokatorka byśmy... A, był odpalony, no tak. Ja to czasami jednak nie myślę. Tutaj jakieś 2 jabłuszka. Dobra, zróbmy szybkiego save'a. No i tak jak mówiłam, dzisiaj bym chciała trochę mniej dialogów, więc myślę, że zajmiemy się zadaniami poza miastem. Z takich zadań mamy... zobaczmy, amulet... A, to musi być dowolnego obozu. Przyjęcie na rekruta. Czeladnik Vanadiuma, to w sumie mamy zrobione. Casanova. Garot. Co najmniej 8 wilczych skór i ślepiec. W teorii moglibyśmy się na farmę Karla dostać, bo mamy teleport, więc moglibyśmy to ogarnąć. Ale wydaje mi się, że na razie fajnie by było się skupić może na tym polowaniu. Bo dzięki temu powinniśmy wbić poziom i zrobić dodatkowo zadanie kolejne do czeladnictwa. Także myślę, że spróbujemy iść po prostu z Henrikiem. I teraz pytanie, czy ja się nie pomyliłam i czy dobrze łażę. Bo nie wiem teraz. Okej, dobra, uczymy się powoli miasta. Siema. To z tobą idę. Mamy iść razem na polowanie. No, no, staruszkowi znowu potrzebne są wilcze skóry, co? Zgadza się. Ile ich chciał? 8. Tym razem trochę więcej, no dobrze. Daj znać, kiedy będziesz gotowy do drogi. Ruszajmy. W porządku, pójdę przodem. To dawaj, stary. Powinniśmy sobie, myślę, że poradzić. Raczej bez problemów. A kolejny questik będzie z głowy. I będzie fajowo. Jak wam się podoba seria? Widziałam, że przynajmniej na aktualny moment ostatni odcinek się nie przyjął zbyt fajnie. W sumie się nie dziwię, bo był cały przegadany, więc w sumie chyba za dużo nie straciliście. Ja się praktycznie nie odzywałam. Znaczy odzywałam się, ale w inny sposób. Henryś, ale może nie wchodź. Co ty kurna odpierdzielasz? Ja się praktycznie nie odzywałam w taki właściwy sposób. A dzisiaj w ogóle sobie postanowiłam najpierw nagrać odcinek, bo wczoraj utknęłam w garderobie na parę godzin, bo się wreszcie zajęłam zaporządkowanie tego wszystkiego. No i to było dosyć, kurde, wymagające, wam powiem. Jesteś pewien, że powinniśmy iść dalej w las? A myślisz, że po co tu jesteśmy? W porządku, miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Zaczynam się bać, że trafimy na jakiegoś cieniostwora, nie? Powoli się zaczynam o to obawiać.
Tu jest dosyć sporo tych wilków. Ja mam nadzieję, że to są młode wilki. Nie. Bułka z masłem. Idziemy dalej. Pewnie, prowadź. No to w drogę. Stary, mamy dopiero dwie skóry, także musimy iść dalej. Innej opcji za bardzo nie ma. Dobra, nie atakuje mnie chyba nic. Dobra, potrzebujemy mu trochę pomóc, myślę. Dobra, ten wilk się teraz triggerował na mnie. Okej, fajowo. Idziemy dalej z tego, co mi się wydaje, nie? W sumie myślę, że ubicie jakiegoś cieniostwora też byłoby całkiem mądre. Dobra, możemy w sumie wziąć wilka całego na siebie. Chociaż chyba te młode to jest lepszy wybór. Ja mu nie pomogę za bardzo, nie? Zrobimy save'a, jakby mnie zagadał, czy idziemy jeszcze dalej. Fajnie by było, jak najwięcej z tego polowania sobie zgarnąć. Z tych skórek i wszystkiego. Z tymi było już ciężej. Kontynuujemy. Tak, prowadź. Masz już dość skór, wracajmy do miasta. W porządku, dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, lubię takie wypady, może kiedyś to powtórzymy. Dobra. Czyli więcej nie ugramy w sumie z tej wyprawy. Szczaw królewski tu był. Tam są wilki, ale w sumie byśmy tutaj za bardzo i tak nie poszli dalej, chyba żeby tutaj gdzieś skręcić. Dobra, mamy lokatora włączonego, więc w miarę bezpiecznie się czuję tutaj w lesie. Także możemy trochę nawet pospacerować więcej. Wiadomo, że trzeba być jakoś tam w miarę ostrożnym. Ale widzę, że jesteśmy przy obozowisku Trisa, więc tak naprawdę możemy tutaj się jeszcze porozglądać troszkę solidniej. Niestety nie mam chyba łuku żadnego. A chciałabym niestety się dowiedzieć, albo istety, co tam się znajdują za potwory. Ale w sumie z drugiej strony... A to ścierwojady są zwykłe, dobra. Tu też są ścierwojady. Moglibyśmy się nimi zająć. Oczywiście pojedynczo, no bo ja nie jestem jakimś znawcą bicia się aktualnie. Ale to jest na szczęście młody ścierwojad, więc na spokojnie. Tylko niepotrzebnie mu się dałam dziabnąć. Ale dobra. Nie jest aż tak źle. Nawet mi jakiś kryt wszedł. Tam już widzę dzika, więc lepiej się tam nie pchać. W sumie no to chyba już jest dobry moment, żeby wrócić. Lepiej nie prowokować reszty zwierzyny na razie, jeżeli o to chodzi. No i zobaczmy, możemy zmykać. Tam są wilki też. Troszkę mnie poobijało, ale nie jakoś bardzo. No, no i mówiłam, że się wzięłam za garderobę, także, kurde, powiem wam, ogarnęłam ubrania same, ale jeszcze jest dużo rzeczy tam do ogarnięcia. Dzisiaj pewnie to rozkopię i znowu będzie burdel w całej sypialni. No niestety, życie. Zawzięłam się, to robię. Ma do mnie przyjechać przyjaciel w sierpniu, tak gdzieś za tydzień, w sumie równy, więc chciałabym się z tym odgrzebać, zanim on przyjedzie. Jest chyba jakaś późna, tak, jest 18. Tak, chciałabym się z tym odgrzebać, więc może być z tym ciężko, ale chyba się uda. Zobaczymy. Dobra, jesteśmy przy naszym kumplu. Dzień dobry.
Mam skóry, o które prosiłeś, wróciłem z polowania. Masz skóry? Tak, oto one. Świetnie, masz mój głos, a także szansę na zostanie moim czarownikiem. Dobra. Czyli tutaj też Vanadium, Boże Vanadium, Garrod jest zrobione. Tu jest Lucy God, rekrut. Nie mówcie mi, że to będzie takie proste. Ciekawi mnie, czy to jest ta lutnia, o której myślę. Tu się nic nie dzieje. Tutaj jest kto? Kabareciarz. Dalmatius, my chyba rozmawialiśmy. Talia? Słyszałeś już najnowsze wieści? Jakie? Jakiś pijany kucharz zaserwował baronowi wino ze szczynami. Zaraz potem został pobity. Co za idiota. Niesamowite. Okej, to jest jakaś tam lasencja taka słaba. Okej, tutaj robią jakieś kabarety, te cuda na tym. Jeśli chcesz coś kupić, idź na targowisko. Jeśli chodzi o coś innego, porozmawiaj z Rolfem. A ty kim jesteś? Dawid, pomocnik piekarza. Mogę cię prosić o jedną przysługę? W czym rzecz? Szef kazał mi odebrać mąkę z farmy Orina, tyle że ja nie mogę się stąd ruszyć. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie, kiedy muszę odwiedzić Orina, mija kolejny dzień i jeszcze bardziej jestem do tyłu z robotą. Pomogę ci. Co jest do zrobienia? Zadanie nie jest jakieś trudne i też nie ma potrzeby się zbytnio spieszyć. Po prostu udaj się do farmera Orina i odbierz 8 worków mąki. A skąd pewność, że wydają komuś takie magia? Powiedz mu, kto rano wstaje, ten mąkę dostaje. Dobra, spoko. Tu jest piekarnia, z tego co rozumiem. Bułeczkę zarąbałam, haha. Moja bułeczka. Nice. Mąka na fartuchu i sen w oczach, czyżbym trafił na piekarza? No proszę, jaki bystry chłopak nas odwiedził. Tak, pracuję jako piekarz, nazywam się Rolf. Jeśli chcesz coś kupić, radzę zaglądać do mojej piekarni z samego rana. Jeśli przyszedłeś na pogawędki, to lepiej zwróć się do karczmarza. Ja mam pełne ręce roboty. Jak idzie interes? Nie mogę narzekać. Na szczęście mój interes nie jest uzależniony od transportu morskiego. Obecnie nie mam żadnych problemów i radzę sobie całkiem dobrze. Kto właściwie dostarcza ci te wszystkie składniki do pieczenia? Miasto raczej ci tego nie zapewnia. No cóż, wszystko czego potrzebuję dostaję z farmy Orina. A w razie nagłych wypadków korzystam z usług lokalnych kupców. Orin to ten właściciel ziemski, tak? Zgadza się, wyjdź północną bramą, wybierz lewą ścieżkę przy pierwszym rozwidleniu i cały czas prosto, a trafisz do jego gospodarstwa. Czy to jedyny farmer na Asun? Nie, nie, oczywiście, że nie. Orin wprawdzie dysponuje największą farmą, ale jest jeszcze Karl, który ma swoją zagrodę pośrodku wyspy, jak się idzie w stronę Akademii. Wspomniałeś o jakiejś Akademii. O rany, wystarczy wspomnieć słowem, a ci już wypytują o szczegóły. Nic mi o niej nie wiadomo, tylko tyle, że znana jest również jako klasztor i podobno utrzymuje dość dobre stosunki z miastem. Opowiedz mi więcej o farmach. Do diabła, chcesz mnie ciągnąć za język? Ja nie wiem o nich zbyt wiele. Orin ma najwięcej do powiedzenia, to od niego zawsze dostaję mąkę i inne rzeczy. No i wiem tyle, że popiera miastowych. Nie chcę mieć nic wspólnego z wolnym obozem, dlatego głównie zaopatruję miasto. No cóż, z Karlem jest chyba podobnie, tyle że on nie chce mieć nic wspólnego z miastem. A co na to miasto? Nie musi płacić podatków? Może musi, może nie, nie wiem. Wsia krew ciągle działa po swojemu. Że co? Nie rozumiem. Widzisz, ja też nie. Dobra. Stary, dzięki bardzo. Okej, no to spadamy stąd w takim... Chociaż nie, zaraz. Ty masz łóżko.
Ja se skorzystam, żeby było widno. Miało nie być dzisiaj tyle rozmów, po czym ja pierwsze co robię, to rozmawiam. Masakra. Ej, w teorii mogę tu pookradać rzeczy, bo jego tu nie ma. Także zabieramy chyba wszystko. Dobra, spadam. Siup i lecimy. Teraz możemy z nim też handlować. Zobaczmy, ma ciasto. Słodka zemsta, okej. Bułki, pieczywa. No dobra, no i widzę, że nie masz nic ciekawego bardzo. Okej, ale tutaj był jeszcze jakiś Lucigot. A tutaj? Amadeus. Dobra, bo dostanę zaraz po łbie. Hej, ty. Witaj, kim jesteś? Jestem Lucigot, szewc. Jak tu trafiłeś? Dużo podróżowałem po okolicy. Przetarłem niejedną parę butów. Jako wędrowiec było mi dane przemierzać spore dystanse, a tak się składa, że nigdyś nie było tylu ścieżek i traktatów. Bardzo mi to doskwierało w moich przygodach. Podróże? Co masz na myśli? Przyjmowałem wszystkiego rodzaju zlecenia. Od testowania wyrobów, aż po dostarczenie ludziom przesyłek. Czy masz na sprzedaż coś innego niż buty? Podczas moich podróży znalazłem całkiem sporo rzeczy. Mogę ci je oddać w zamian za robabole. Robabole? Otrzymasz je ode mnie za każde pomyślnie ukończone zadanie, które wykonasz na Asun. Okej, pokaż mi swoje buty. Doskonałe buty, lekkie buty i schludne buty. Na razie nie mamy za bardzo kasy. Zapomniałam, że mam eliksir życia, który mogę wypić. Lutnia. No dobra. Wymiana. I tutaj mamy rzeczy, które możemy sobie za to wziąć. Okej. Chcę odebrać robabole za wykonane zadania. Ciężka praca popłaca, oto twoje robabole. Robabole były w Gotiku 3. I teraz tak, najmniej potrzebujemy 22, potem 30. Ale myślę, że sobie jeszcze pozbieramy tych robaboli trochę. Można by pomyśleć nad butami i w ogóle nad jakąś zbroją, bo aktualnie mamy ochrony 0. Jest skórzany pancerz do kupienia, tylko pytanie, czy to się opłaca w ogóle. Okej, ty masz mapę. Tu jest piekarnia. A tutaj mamy... Kogo mamy? Pico Virtuoso. Eliksir leczniczy. W teorii on tego nie widzi, nie? Nie świeci się na pomarańczowo. Co ty tam masz, kurna? Widziałam to. Masakra, no ja wierzę, że tam jest jakaś roślina warta tego wszystkiego, nie? Siema. Ja się tam przebaguję, jak się uda. Aż mi szczękę widać. Dobra, chyba się wkurzył, że tutaj tak długo stoję. Witaj, kim jesteś? Jedyny w swoim rodzaju Pico Virtuoso. Och, oczywiście, jak mogę o tym zapomnieć?
Możesz myśleć, że jesteś zabawny, ale faktem jest, że jesteś że jestem najlepszym artystą w okolicy i jedynym członkiem gildii. Należysz do cechu? Przecież nie jesteś mistrzem. Nie jestem, ale członkowie cechu tego miasteczka i gubernator byli tak entuzjastycznie nastawieni do moich dzieł, że wręcz błagali mnie, bym do nich dołączył. Czy mogę zostać twoim czeladnikiem? Powątpiewam, że posiadasz niezbędny talent i wiedzę, ale możemy się o tym przekonać. Jeśli wykonasz moje zadanie, zdobędziesz zgodę na wstąpienie do gildii oraz niepowtarzalną szansę na zostanie moim czeladnikiem. Co mam dla ciebie zrobić? Jak mnie mam, nie znasz się na tym. Raczej nie. Cóż, mam dla ciebie właściwe zadanie. Tutaj masz książkę o teorii kolorów. Skończyła mi się żółta farba. Jeśli przyniesiesz mi ten barwnik, to zadanie możesz uznać za wykonane. Żółty barwnik, tak? Mogłam zaznaczyć, ale to było chyba ogniste... Ogniste ziele chyba. Dobra, wychodzimy. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Tutaj jest chyba osoba, która robi ubrania. Vestito. Ubranie parobka. Damy radę ukraść? Haha, zabrałam. Podstawy krawiectwa. Krawiectwo od wieków było bardzo szanowaną i poważną profesją. Poza zwykłymi ubraniami, krawiec potrafił również wykonywać skórzane zbroje, a także szyć magiczne szaty. Najważniejszym narzędziem są nożyczki. Przy ich użyciu krawiec potrafi zmienić zwykłe rolki płótne w niezwykłe stroje. Materiały krawieckie są głównie importowane z kontynentu, jako że lokalni farmerzy nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na te surowce. Jedwab pochodzi z wiranońskich wysp jedwabnych, co kilkukrotnie przebija jego cenę względem typowych materiałów. Coś ciekawego widzę. Kim jesteś? Jestem Vestito. W tej chwili jestem tutaj jedyną osobą, która zna się na krawiectwie. Nie masz żadnego praktykanta ani czeladnika? Dopiero co przejąłem interes. Mój dawny mistrz Tones poszedł do klasztoru i teraz nie wiem, w co włożyć ręce. Mogę ci jakoś pomóc? Jeśli nadal szukasz pracy, przyuczę cię w każdej chwili. Potrzebuję tylko, żebyś coś dla mnie zrobił. W takim razie możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Sam wiesz, że dobrze jest mieć przyjaciół. W porządku, co powinienem zrobić? Pilnie potrzebuję nowej czerwonej tkaniny i drugiej pary nożyczek, bo w innym wypadku nie będę mógł zatrudnić nikogo nowego. Znajdź te rzeczy i wróć do mnie. Gdzie mam szukać tych rzeczy? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na targowisku. Jeśli nie dostaniesz tam wszystkiego, będziesz musiał szukać gdzie indziej. W takim razie ruszam w drogę. Mam zapłacić z własnej kieszeni? Bez obaw, dostaniesz pieniądze, jak tylko przyniesiesz mi materiały. Nie ufam ci na tyle, aby dać ci taką sumkę. Jasne. Cudownie, będę oczekiwał twojego powrotu. Jak długo już siedzisz w branży krawieckiej? Od niedawna. Tones wcześniej prowadził ten sklep, ale poszedł do klasztoru, który nazywa się też Akademią. Pewnie chciał się ustatkować i posmakować trochę magii. No cóż, każdy lubi coś innego. Ja jakoś nie przepadam za tamtejszymi ludźmi. W każdym razie teraz przejąłem sklep i od razu wypróbowałem kilka nowych ubrań. Do tej pory spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem w mieście. Wydajesz się być zadowolony ze swojej pracy. Nie ma na co narzekać, skutki braku handlu morskiego niweluje obecność owiec, które równie sprawnie dostarczają mi wełny. Kto najczęściej cię odwiedza? Zazwyczaj są to ludzie z dzielnicy handlowej, rzadziej arystokracja z dzielnicy szlacheckiej. Dlaczego rzadziej? To skąd oni mają ubrania? Nie mam pojęcia, pewnie trzymają tony w swoich kufrach. Mnie tam wszystko jedno, jako że nie oceniam ludzi po ubiorze. Nie to co niektórzy. Co masz na myśli? Poznałeś kiedyś tego Michelsa? Gość ciągle się tu kręci i rozdaje pieniądze każdemu, kto jest ubrany gorzej od niego. Pewnego razu wparował do mojego sklepu, wręczył mi dwa ropery i powiedział złośliwie, że powinienem uszyć ładniejsze ubrania. To miło z jego strony, że tak obdarowuje ludzi. No nie do końca, to są tak niewielkie sumy, że nie kupisz nawet za to chleba. On bardziej sobie ze wszystkich kpi, niż im faktycznie pomaga. Kiedyś się doigra i dostanie tęgielanie, nawet nie będzie mi przykro z tego powodu. Z pewnością ma dobre intencje.
Zaja. Jasne, wrócimy do rozmowy, jak go w końcu poznasz. Johan musi mieć całkiem dobrego pianistę. Tak, ma na imię Amadeus. Jest naprawdę bardzo dobry i jak zwykle słucham go przez cały wieczór i resztę nocy. A potem idziesz rano na rynek, żeby sprzedać swoje rzeczy? Oczywiście, że tak. Co masz do zaoferowania? Zobaczmy. Ma sporo materiałów różnych. Rolki brązowej skóry, jakieś łoje. Różne ubrania. Ale ja mu ukradłam ubranie parobka. Przez co już nie będziemy chodzić? Bez niczego. Dobra, mamy dwa questy w sumie. Na targowisku i książka o teorii kolorów. Zobaczmy ją. Historia wytwarzania barwników. Od zamierzchłych czasów ludzie uwieczniali swoje poczynania na ścianach, jaskiń, papierze, a nawet skórze. Sztuka malowania obrazów opiera się w szczególności na różnorodności kolorów, więc ta książka wyjaśni ci, jak wytworzyć niebieski barwnik. Okej, dwa serafisy, słoik miodu i dwie butelki wody. Ale my potrzebujemy żółty barwnik. Avestito to na targowisku. Dobra, wiecie co, pójdziemy, bo widziałem, że jeden kupiec miał teorię kolorów, inny tom. I być może będzie, jak wytworzyć żółty barwnik. Bo z tego co widzę, to się właśnie na tym będzie tutaj opierać, żebyśmy to zrobili samodzielnie. I teraz pytanie, kto miał co? Ty miałeś zioła, to nie. Elmar. Ty też, ty masz jedzenie. Ardam, nie pamiętam co miał, niestety. Tu widzę, że jednego kupca nie ma, w ogóle nie stoi tam. Co masz do zaoferowania? Ty miałeś takie sobie rzeczy na podróż w sumie. Kiszot. Ty miałeś książki. Piękno kolorów. No i teraz pytanie, który to będzie tom. Kupimy na razie drugi. Czerwony barwnik. I żółty. Składniki na żółty barwnik. Dwie bryłki złota, jeden miód i dwie wody. Skąd ja ci wezmę bryłkę złota? Nie mam pojęcia. Ty miałeś tylko książki? Tylko książki. A ty chyba miałeś materiały. Czego my potrzebujemy dla Vestito? Czerwony materiał i nożyczki. Czerwony materiał. Masz dwie bryłki złota, to sobie weźmiemy. Pico Virtuoso. Jeden miód i dwie wody. Miód chyba... Mam miód? Czy tak nie za bardzo? Mam miód i dwie wody. Też powinnam mieć. Mamy. Tylko teraz pytanie, gdzie ten barwnik wytworzyć? Czy na stole alchemicznym? Bardzo dobre pytanie. A może w tych książkach było coś napisane, a ja nie zauważyłam? Wiecie co, wypijemy ten eliksir. Zobaczmy. Mhm. Tak, no na stole alchemicznym. To chyba do Vanadiuma pójdziemy. Ale jeszcze nożyczki. Mikę na pewno nie ma tego. On ma typowo zioła. Ty nie miałeś nożyczek, nie? No nie, ani trochę. Trzeba się przejrzeć jeszcze raz tym... Nie chciałam tego F12. Chyba się zapisałam przed farbą. Przed kupieniem tego drugiego tomu. Chciałam kliknąć towary. Kupiłam już to? Nie. Dobra, to ty miałeś książkę, teorię kolorów.
Tom drugi. I tu mamy ładnie żółty barwnik. Teraz ty, potrzebujemy od ciebie... Na pewno nie mam bryłek, żeby nie robić cudów. Nie mam bryłek. Dwie bryłki złota, czerwony materiał. Ty nożyczek, brak. Teraz możemy zrobić zapis, tylko jeszcze wypijemy. Zróbmy sobie taki stały. Kto może mieć nożyczki? Ramona ma raczej bronię. Ale myślę, że warto zerknąć. Bo kto wie, może ma nożyczki jako broń. Nie ma nożyczek. Tu był jeszcze jeden kupiec, ale go nie ma. Nożyczek szukam. Za cholerę nie ma tutaj nożyczek. Jest godzina 11. Ale możemy zrobić żółty barwnik. Tylko pójdziemy do stołu alchemicznego. Kurde, ciekawe kto ma, kurde, no, nożyczki. Masz tutaj gdzieś stół alchemiczny? Masz. Ważenie, tworzenie barwników. Żółty barwnik. Dobra, idziemy w takim razie do Pico Virtuoso z powrotem. Czyli kolejny będzie mistrz załatwiony. Jak na razie nawet jeszcze nie doszliśmy do tego głównego, który decyduje o tym wszystkim, czy w ogóle dołączamy, czy nie. Ale to tylko taki szczegół. Jego teraz tu nie ma. Niedobrze. A mogę ci dać sam materiał na razie? W kwestii twojej próby, tak? Wciąż ich szukam. Kurde, gdzie ja znajdę nożyczki? Tutaj ktoś mieszka? Nikt tu nie mieszka. Tu mi pokazuje jakąś broń. Jakieś toporki. Tu są robotnicy. A, to jest ten strajk. Dobra, to nie musimy tego czytać. Tu są jakieś itemy standardowo. Kolejny mieszek ze złotem. A nawet dwa mam mieszki. Na razie widzę, że mamy całkiem fajne... Fajnie tą gotówkę. Zobaczmy. A tu jest Donatello, czyli zrobiliśmy kółeczko. W sumie. Kurde, skąd ja wezmę drugą parę nożyczek? Kto może używać kurna nożyczek? Może ty masz nożyczki? Znaczy to byłoby dziwne, ale... Lepiej sprawdzić. Vanadium na pewno nie ma nożyczek. No, no i tutaj już żeśmy po tej stronie tak naprawdę byli. A tutaj? Tu jest arena. Dobra, to na razie mnie to nie interesuje raczej. I teraz tak, tu jest targowisko. Tu na górze była ta nasza koleżanka. Tu jest Rolf. Widzę, że kupcy... Tu dalej nie ma jednego kupca. A mi są potrzebne nożyczki. Tu jest Margot. Dobra, już fajnie w miarę to miasto mi idzie tutaj. Czyli tutaj jeszcze nie byliśmy po tej stronie. I tutaj mamy przejście jakieś dalsze, a tu jeszcze coś jest. Wow, ale mnie tutaj wywaliło. Dobra. Czyli w sumie musimy się przejść jeszcze tędy. Czym handlujesz? Spójrz sam. Może ty masz nożyczki? Nie masz nożyczek.
Masz przepis uciechy grzybiarza. Jaki ci interes? Dobrze, ale mogło być lepiej. Odkąd do portu nie przybijają żadne statki, wszystkim brakuje zapasów z kontynentu. Niektóre produkty strasznie podrożały. No zgadza się, stary, zgadza się. Tu jest Ayet. Hej, co tu robisz? Jestem Ayet, rekrut, kręcę się tu, odkąd wróciłem. Wróciłeś? Gdzie byłeś? Na ekspedycji do lodowej krainy, jeszcze o niej nie słyszałeś? Wygląda na to, że nie jesteś stąd. Dotarłem na ląd ostatnim statkiem. Opowiedz coś więcej o wyprawie. O nie, chciałem trochę odpocząć i nacieszyć się widokiem. Hej, jak się masz? Lepiej idź sobie, muszę poważnie pomyśleć, a twoja paplanina mi nie pomaga. No dobra. Tutaj jest... Poczekaj chwilę, znam cię? Raczej nie. Pierwszy raz jestem w Asun. Chyba mnie z kimś mylisz. Nie, nie. Jestem tego pewna. Byłeś na arenie, prawda? No, skłamałbym, gdybym zaprzeczył. Jakoś udało mi się to przeżyć, ale wylądowałem przez to w dzielnicy biedoty. Nieczęsto zdarza się, żeby ktoś wracał tutaj z dołu. Zgaduję, że nie poszedłeś tam dobrowolnie, prawda? Kto by chciał? Nie wiem dokładnie, jak się tam znalazłem. Wiem tylko, że statek, którym płynąłem, zatonął i obudziłem się w lochach. Najwyraźniej miałem zostać stracony wraz z innymi tam na dole. Zamiast tego cierpiałem jak szczur na rożnie, bo wysłano mnie do dolnej dzielnicy. Nie wiem, czym zawiniłeś, bo tam dokonuje się egzekucji tylko na poważnych przestępcach, ale ty nie wywierasz na mnie takiego wrażenia. Jak to? Co ze mną? Jeśli ktoś przeżył arenę i wylądował w rynsztoku, tak naprawdę pogodził się ze swoją porażką. Ty natomiast powstałeś z kolan. To pokazuje, że nawet złodziej jabłek może mieć w sobie więcej zaparcia niż jeden żołnierz. O, właściwie miałem być kimś więcej niż tylko złodziejem jabłek, ale to nieistotne. Liczy się tu i teraz. Ty jeden wiesz, co dokładnie tobą kieruje i dlaczego tu jesteś. Mnie za to zastanawia tylko to, czy interesuje cię miejsce do spania. Byłoby to miłą alternatywą dla chaty, którą dał mi Cordes. Jasna sprawa, tutaj w hotelu jest jeszcze wystarczająco dużo miejsca. Jeśli chcesz, możesz zostać tutaj za darmo. Rzadko odmawiam czegoś, co jest za darmo, ale tak właściwie to czemu mi pomagasz? Mogłabyś wymagać ode mnie zapłaty, jak od każdego innego. Poza tym trochę cię okłamałem. Widziałam, czego dokonałeś na arenie. Wyglądasz teraz lepiej, ale niektórzy ludzie po prostu potrzebują pomocy. Miło z twojej strony, oby więcej takich osób. Dobra, myślę, że z nią na razie nie będziemy rozmawiać. Tu jest jakaś Wiktoria. Ja szukam kuźdę, no, nożyczek i w ogóle tego Pico Virtuoso, a tu go nie widzę nigdzie. Pohandlujmy. Masz nożyczki? Masz pogrzebacz. Nie chcę pogrzebacza. A tu jest chyba stolarz w ogóle. Są gwoździe. Ewentualnie ślusarz. W teorii moglibyśmy się pokusić o kradzież tego. A, bo Joachim jest na zewnątrz. Słyszeliśmy troszeczkę o nim w sumie. Aha, bo tu jest boczne wejście, dobra. Ale to może za moment, ale tu jest ciemno, kompletnie nic nie widać. Tu jest wejście na arenę, tu jest plac. Tu są gąski, cudownie. Jeszcze nam trochę do zwiedzania tego miasta zostało. Okej. Ha, ja sobie pokradnę. Tutaj jakiś mieszek też schowany. Kurde, powiem wam, że chciałabym zakończyć to zadanie z Pico Virtuoso na pewno. Okej, ty się sapiesz, rozumiem. Okej, przestało padać. Tutaj ewidentnie jest magazyn. Tutaj jest gościu, który sobie napindala jakieś kazania.
Tu są jeszcze ludzie, z którymi na spokojnie możemy pogadać, ale mi bardziej zależy. A i tu jest wyjście drugie z tego. No dobra, ale mi zależy, żeby znaleźć Pico Virtuoso, bo on mi gdzieś wsiąkł. Tu możemy sobie wejść wyżej. Na razie może bym tego nie robiła jednak. Tutaj jest dużo zamkniętych bardzo przestrzeni, gdzie myślę, że można by było coś zdobyć. Tak naprawdę. Powiem wam, że ja w ogóle nie mam pojęcia, gdzie ja aktualnie jestem. O, siema, ciebie szukałam. Trzymaj, oto żółty barwnik. Bardzo dobrze, miałeś jakieś wydatki? Chociaż nieważne, to trochę pieniędzy dla ciebie. Nie zmarnuj ich na głupoty, tak jak mojej zgody. Dobra, możemy być już jego czeladnikiem. Zajebiście. Vestito, no kurna, szukam nożyczek. Tu jest pełno gęsi. Niech któraś mi da nożyczki. Tu jest jakiś przepis w środku. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Naprawdę nie wiem, bo teraz już się pogubiłam, dlatego że nie chodzę właśnie... O, goblinie jagody. Dlatego że nie chodzę po mieście, tak wiecie, kawałek po kawałku, nie? Także wypadałoby na razie się stąd ulotnić. Aha, bo to tutaj jesteśmy, tak? Tutaj, tutaj, a poszłam tu. Dobra, rozumiem już. Ale dalej nie mam nożyczek, cholera jasna. Dobra, ale wykonaliśmy żółty barwnik, więc to już jest i tak dużo dla mnie. Możemy pogadać z Paginą dalej i z tą Wiktorią. A może tutaj by gdzieś było nożyczki? Wątpię. Myślę, że musimy jakiegoś kupca je zdobyć. Czym się tu zajmujesz? O, przeklikałam. Jak ci mija dzień? Jak każdego dnia, czego się spodziewałeś? Niczego szczególnego. Wstań rano, zrób śniadanie, posprzątaj, zrób zakupy, gotuj, zrelaksuj się i śpi. Brzmi fascynująco. Oszczędź sobie tych docinków. Z kim mam przyjemność? Wiktoria, Joachim Stolarz jest moim mężem, pracuje po drugiej stronie ulicy. To wszystko, co ktoś taki jak ty powinien wiedzieć. W porządku. Z Paginią możemy dłużej pogadać. Chociaż nie wiem, czy mam ochotę teraz gadać jeszcze przez te ostatnie minutki odcinka. A ty? Nie gadałam jeszcze z nim. Ma wodę perfumowaną, może się to nam przydać. Ale na razie nożyczek brak. Ty też nie miałeś nożyczek. Nie, niestety nie. Kto może jeszcze korzystać z nożyczek? Bardzo dobre pytanie. Dobra, no prawda jest taka, że trzeba będzie chyba sięgnąć do solucji i poszukać, żeby nie biegać aż tak bardzo za tymi nożyczkami. Jabłuszka sobie akurat pozbieram. Tu jakieś pieniądze luzem sobie leżą. Eliksir many. Fajnie, warto chodzić też tutaj po tyłach tych budynków. O, tu jest płot, dobra. I kolejny mieszek. Zobaczcie, ile mamy pieniędzy. Z takiego samego chodzenia po prostu między budynkami. To jest niesamowite. Dobra, tutaj coś było. Aha, tutaj jest Joachim. No tak, stolarz. Tu jest Matthias, z którym rozmawiałam już. Czyli Matthias nie miał, Hansi nie miał. Heiko też nie miał nożyczek.
Gdybyśmy jeszcze zobaczyli na targowisku, może ten jeden ziomo, którego wcześniej nie było, tutaj już przyszedł. No nie przyszedł niestety. Ty nie masz nożyczek. Jak możesz sprzedawać materiał, a nie sprzedawać nożyczek? Masakra. Dobra, no. Nie ma, moi drodzy, na razie nożyczek. Musimy z tym żyć. Ale myślę, że w kolejnym odcinku uda się je zorganizować. I teraz tak, zobaczymy, bo... musimy iść do wolnego obozu, ale myślę, że na razie się skupimy typowo na mieście, bo... część tych zadań wyciąga nas za miasto, więc wypadałoby pogadać z ludźmi i zająć się częścią zadań, które są w okolicy miasta. Mamy to zadanie Kasanowa, więc możemy spróbować zagadać do Joachima o tą lutnię jeszcze. Bo możliwe, że ta lutnia, którą zabrałam z tej chałupy, to jest ta właściwa lutnia. Chociaż myślę, że byłaby podpisana. Ale warto zobaczyć. Tak na 100% się, wiecie, zorientować. Hej, ty. Halo, witaj, kim to? Jesteś? Jestem Joachim Cieśla, ale możesz mnie też nazywać stolarzem. Okej, zapytaj o stół, szukasz czeladnika. Na razie widzę, że nie mogę o nic takiego zapytać, dlatego myślę, że zatrzymamy się tutaj. Kolejny odcinek zaczniemy od rozmowy z Paginą, tak żeby do końca z nią wyczerpać kwestie dialogowe. I potem myślę, że pogadamy sobie właśnie z Joachimem. No i będziemy dalej zwiedzać miasto, bo dalej jest co robić, a wolałabym poza obszar miasta na razie nie wychodzić. Bo część zadań nas wywala poza miasto i jeszcze będziemy dużo chodzić poza miastem. Także niestety, ale parę odcinków będzie takich przegadanych, dialogowych, no ale trudno. Tak musi być. Ja, moi drodzy, już Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Poszukam, gdzie możemy znaleźć nożyczek, żeby też tą kwestię zakończyć z czeladnictwem u Vestito. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Być może Kasanowe się też uda jakoś zrobić. On mówił, że kto gra tutaj na tej lutni? Chrystus. Dobra, także ogarniemy. Dziękuję Wam, jeżeli Wam się odcinek podobał. Zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. No i co, lecę montować dla Was ten film i do usłyszenia już w kolejnych. Cześć!